Witam z tej strony Ravchart. Dzisiaj mamy podsumowanie z zeszłego miesiąca, czyli lutego najlepiej sprzedające się modele w mojej hobby.pl na pierwszym miejscu A6 Intruder to jest nowość od Trumpetera. Jak widzicie tutaj na sklepie pojawiły się takie dziwne, dziwne wykrzykniki, że szacunkowo optymalna cena to jest 100,99 99. Zł. W tej chwili tego produktu nie ma, to jest takie ostrzeżenie, żeby po prostu nie przepłacać. Tak, tak mi się wydaje, taki zamysł był zamysł był tutaj sklepu, żeby po prostu zwrócić uwagę, że on może być taniej, jak po prostu jak że tak powiem, przyjdzie nowa dostawa. F104S i G z Hasegawy, czyli tutaj latające trumny od Hasegawy, bo z czemu latające trumny? Pewnie ci, którzy interesują się troszeczkę, ci, którzy tutaj interesują się troszeczkę lotnictwem, wiedzą, że F-104 nie był udanym samolotem i liczba wypadków tego samolotu była bardzo, bardzo, bardzo duża. Wina jest taka, że winą tutaj się obarcza to, że on troszeczkę takie skrzydełka miał troszeczkę małe. Tak, generalnie, czy tak, może to źle powiedziane. Konstrukcja tego samolotu nie była zbyt optymalna, był trudny w pilotażu i stąd też takie tutaj... E, takie, taka nazwa, że on tutaj, tutaj dużo wdów było. E, dużo pilotów ginęło na tym, e, na tym samolocie. E, na trzecim miejscu: Spitfire e, wersja 9C, późna wersja od Edwarda w 7245 zł. Bardzo w profipaku, fajny samolot, fajna cena, także tutaj on znajduje się na trzecim miejsc, miejsce Później mamy coś, co już dosyć długo znajduje się na liście, limitywana edycja 109 od Eduarda, tutaj mamy od Airfixa Lima 5 za 50 zł, F-80C Shooting Star od... Airfixa 50 zł to też jest tutaj jest ostrzeżenie, że optymalna cena to jakieś 3 eee, Tu jest wyjaśnienie, jeżeli ktoś jest zainteresowany, sobie po prostu to przeczyta i będzie wiedział o co chodzi z, z tymi wykrzyknikami. Eee, nowo, no, czy nowość? No, czy on jakiś tam chyba 3 miesiące temu wszedł eee, ME410 me od eee, Airfixa. Eee, także to jest w miarę nowy, nowy model tutaj mamy kolejne miejsce mamy w Profipaku. O, to ciekawe. Dobra. Świetnie. Nie wybrałem nie wybrałem nie wybrałem skali 1 do 72, bo już tutaj już wybrałem, ale dobra, nasłuchajcie, no, czyli tutaj zniknął. Na jego miejsce pojawił się włoch od hobby bossa za 37 zł. Kolejne miejsce, kolejne miejsce to jest L60, tutaj wersja eksportowa z KP i ostatnie dziesiąte miejsce to jest P51D Mustang za 41 zł od Airfixa. I przechodzimy teraz właśnie do skali 1 do 48, gdzie właśnie BF109 e, <tysk> Typhoon w Profi Profipaku za 121 zł jest na miejscu pierwszym. MIG21 to jest miejsce drugie. Fiat G50 od Smera. Znaczy, on tutaj w środku chyba to smer nie jest za 34. To jest kolejne miejsce, ale to on taki. Zobaczcie, jak on wygląda. Tak niezbyt zachęcająco, można powiedzieć. Ale 34 zł to jest. Cena dość niska, ale on był chyba z tego, co pamiętam, też jeszcze taniej był. Wszystko poszło do góry niestety, lecimy dalej M109, limitowane edycje od Edwarda, tutaj 134 zł. Kolejne miejsce Mig 21 SMT weekendowa edycja od Edwarda Gannet SA1 od Airfixa nowość 239 zł. Cena dość duża, no kurczę, nowy model. Fokker DR1 Profipaku za 94 zł też jest też je sprzedał. Kolejne miejsce to jest Draken w 48C od Hasegawy. Tutaj mamy tutaj mamy personel na 9, na 10 miejscu weekendowa edycja bez BF 109F4 z takim fajnym tutaj obrazkiem pustynnym w pustynnym malowaniu, całkiem ciekawie to wygląda jedziemy dalej mamy teraz sprzęt pancerny sprzęt pancerny skala 1 do 72 i 1 do 48 razem wzięta i tutaj mamy tygrysa królewskiego henszal, produkcja plus tam figurki za 79 na pierwszym, na drugim miejscu mamy też coś, co się wyprzedało, czyli Panzer wagen 6, Porsche, jak wiemy, Tygrysa, którego znamy, którego kojarzymy, generalnie do, do, do tego kontraktu przystąpiły dwie, dwie firmy i tutaj, tutaj te, ten jest troszeczkę mniej znany, tak? jeśli chodzi o tutaj o czołg ciężki niemiecki sdkfz 138 przez 1 grill mamy w wersji h za 34 zł od first to fight to jest nowość później mamy można powiedzieć powrót bo ich chyba dosyć długo nie było czyli trzy pojazdy tutaj od akademii za 36 zł kolejne miejsce to będzie Abrams od Menga za 49 zł. M103A2 od The Dragona też się wyprzedał. M3 Scout Car 7.2 od Italerii. Tutaj mamy od RPM-u taką zacną, zacną dużą armatę 155 mm. Sam jestem ciekaw, nie wiem czy on. No ona wygląda całkiem całkiem. Tutaj szukam nadlewek jakiś, albo nie niedolewek. ale wygląda całkiem ok. Tutaj tutaj są jakieś jamy skurczowe. Nie wiem czy to jest wewnątrz czy na zewnątrz. Jestem ciekaw. 44 zł ona kosztuje. Tutaj mamy kilka kilka malowań jest tego. Tej armaty. Całkiem fajnie to wygląda. E, tutaj widać, że ona jest wycofana, ale chyba, chyba nie będzie jej dalej w sprzedaży. Tak mi się wydaje. E, tutaj mamy to samo za 38 zł, co tutaj. Za 36 zł. E, to też są tutaj hobby 2000, to są wypraski ak Akademii. E, I na ostatnim miejscu tutaj mamy takie pakunki. Dobra, jedziemy teraz ze skalą 1 do 35 i pierwsze to jest M3A2, to jest ostatnio też się tutaj pojawił po dłuższej przerwie ten, ten model. Na drugim miejscu pancerka Wagon 2, to jest zawsze tutaj gdzieś tam w czołówce. Na trzecim miejscu T3476 od Dragona 115 zł i jest nowy tygrys od tutaj od Takomu za 146 zł. Pantera, tania pantera z dziurami wewnątrz tutaj pod, pod kadłubem. Mamy tutaj kolejna, kolejna nowość to jest niszczyciel czołgów właśnie na podwoziu pantery od Takoma za 146 zł. Jeep willys to jest kolejne miejsce M16 Czyli e, transporter e, półgąsienicowy, e, bo z przodu, z przodu tak, jak widzicie koła, e, z tyłu gąsienice, chociaż te gąsienice są z, e, z takich gumowych odcinków. Plus do tego, tutaj mamy, e, mamy baterię przeciwlotniczą, można powiedzieć, karabiny maszynowe, które e, w zamyśle miały być przeciwlotnicze, ale bardzo dobrze sprawowały się w, w kontakcie z niemiecką piechotom również, także tak to wygląda. Tutaj mamy pływającego Volkswagena za 52 zł, no i ostatnim, dziesiątym miejscu mamy 124 zł, on powinien kosztować. Polski Land, Polish Land Forces k 2 GGF, czyli nowe polskie czołgi, które, które polska armia zakupiła od Akademii oczywiście. Dobrze, wiadomo, że Akademia wykorzystała sytuację i tutaj teraz polskie malowanie i, i heja do przodu. Dobra, słuchajcie, teraz przechodzimy do samochodów. Wszystkie skale, z tym, że tutaj od 40 zł, wziąłem więc na pierwszym miejscu Fiat 500F od ym, Tamii, niedawna dostawa, nowość. Później mamy Volkswagen Garbus po, pol, po polsku, mówiąc wszystko w skali 1 do, 1 do 24. Tutaj mamy Toyotę, Supre GT w dodatku, też od Tamii. także wszystko, pierwsze trzy miejsca od Tami. Później Hasegawa, Lancia Super Delta 92, Subaru Impreza. Dalej mamy Mazda 767B. Z Hasegawy w ciekawym malowaniu za 114 zł. Tutaj mamy Mazdę, Toyota Supra, znowu Tamija, Subaru Impreza 99 rocznik, i na końcu na 10 miejscu mamy Lancię z roku 1984 z Hasegawy. Teraz wskakujemy w śmigłowce. Więc um, pierwsze miejsce tutaj mamy OH6A. E, tutaj też jest wycofany ze sprzedaży 61, ale już się popularny był. 39 powinien kosztować, ale został, został przydany. To jest bardzo mały. Znaczy tak, w skali 1872 on jest bardzo mały. Zresztą tutaj możemy sobie zobaczyć, macie linijkę, także bardzo mały śmigłowiec. E, na drugim miejscu mamy za 28 zł mamy Westlanda. To jest dość leciwy. Zobaczcie, to też jest wszystko już dość stare. Ale no, słuchajcie, no, jak nie ma innej, innej alternatywy, ktoś ma czas, to coś tam z niego może zrobić. Na trzecim miejscu jest coś większego. Czyli tutaj mamy Black Hawk'a. Tutaj widzę, że o duży, duży zapach z blaszek, i tutaj zobaczcie wielkość wielkość tego co tu mamy 30 cm, czyli on będzie miał gdzieś pewnie z, z około 40 cm długości, czyli dość duży śmigłowiec fajnie się będzie prezentował, że ktoś ma tam gdzieś miejsce na biurku. W 48 ósemce mamy Seekinga od hasegawy Później mamy znowu Westland Seeking od tym razem od Airfixa. E, śmigłowy jest wielozadaniowy SW4 puszczyk z areoplastu i później mamy AH64D e, AH czyli Apacha w 4,8 od hasegawy no i tutaj kolejny, kolejna hasegawa Black w 7,2 za 51 zł e, mamy tutaj HC2 Heli Heli Baby, coś takiego, jakiś taki śmieszny dosyć śmigłowiec. czy tak to wygląda. Widzę, że są też żywice. No i na ostatnim miejscu wczesna wersja, wczesna wersja Super Kobry. ciekawym malowaniu. Cena też, też jest bardzo, bardzo ciekawa, Tu ja widzę, że blaszka jest ale czy to usprawiedliwia taką cenę prawie 200 zł? No nie, no. Fajnie się prezentuje model naprawdę. Dobrze zrobiony. No ale cena, powiem Wam, że cena mogła być troszeczkę niższa, jeśli chodzi, bo to jest nadal 7 7.2. No ale do tego trzeba się przyzwyczaić, jeżeli coś jest w miarę nowego, a tu jest nowość, to troszeczkę kosztuje. Eee... Dobra, jedziemy dalej. Statki, okręty. Ja może tutaj tak omówię, omówię tylko może pierwsze trzy miejsca, bo to jest, że tak powiem, marynarzem nie jestem. 1 do 350 za 11 zł mamy tutaj chiński okręt podwodny. 55% taniej. Jeżeli ktoś chciałby zacząć jakąś morską przygodę, no to zobaczcie, tak to wygląda. Na 5 minut składania dosłownie, i później jeszcze malowanie, ewentualnie na drugim miejscu, już troszeczkę więcej trzeba zapłacić, bo 125 zł. Tu jest Bronko To jest niemiecka łódź podwodna. Midget. Czyli to był taki dość mały, dość mały okręt podwodny. Tu widzicie tu macie torpedę. Także tak to wyglądało. Na trzecim miejscu tutaj są jakieś akcesoria i później mamy 157 zł. się wyprzedał się. To jest rosyjski, rosyjski okręt podwodny klasy Typhoon. Później mamy Arizona. Znowu mamy tutaj Typhoona za 21 zł. I tutaj mamy niemieckiego Bota na 9. Od ICM-u i przechodzimy do ostatniej kategorii w dzisiejszym, w dzisiejszym filmie, czyli aerografy. Mamy tutaj 180X z akcesoriami z Fine Arta. Później mamy gołego, i powiem Wam, że to są, to, są, to są dwa aerografy, które polecam na początek. Bardzo fajne. Tutaj mamy później kolejnego Chińczyka FA-186. Tutaj mamy 180 AK, one mają wszystkie takie podobne, podobne nazwy. E, za 126 zł mamy tutaj takiego, można powiedzieć zwyklaka. E, później mamy z Adlera 7790 też popularny aerograf e, tutaj, mamy, tutaj mamy kolejnego Adlera 7704. Tu mamy Patriota, a też na zamówienie już się wyprzedał. FA8000 i Evolution Silver Line Solo za 576 i teraz na zapytać, gdzie jest Ultra? Gdzie jest Ultra? Zaraz zobaczymy. Włączamy cały katalog z z niedostępnymi i Ultra znajduje się na trzeciej pozycji, jeśli chodzi o. No wyprzedała się, nie ma Ultry cały czas, także dobrze, dobrze, że zdążyłem kupić Evolution nowy. Zaraz zobaczymy, czy on gdzieś tutaj. O. Evolution nowy też się wyprzedał, no bo tak jak wiecie, jest teraz tutaj ekspansja, ekspansja, jak można powiedzieć, ekspansja, nowości wprowadziło, Harder and Steinbeck wprowadził nowości, tylko tak powiem Wam, ja już do nich napisałem, ale odpowiedzi nie dostałem, jak widzicie, tu jest taki zestaw, nie? Taki zestawik do, czy, ale nie wiem akurat, czy to jest w tym zestawie, Zestaw do czyszczenia areografu tutaj jest, ale jest jeszcze taki zestaw do rozkręcania areografu takiego totalnego, gdzie zaraz, zaraz co, to... może to było, nie, to nie to, zaraz Wam wytłumaczę o co chodzi. Jest taki zestaw, gdzie mamy specjalne, ale to chyba to tutaj jest. Tak, to będzie, to będzie to. To jest takie specjalne narzędzie, które umożliwia wykręcenie dyszy. Dyszy, nie dyszy. Uszczelnienia, tak są tutaj te uszczelki. I wykręca się tutaj w korpusie, ale niestety to nie pasuje do tego. Po prostu nie wchodzi. I trzeba albo to szlifować tutaj pilnikiem, albo nie wiem, no bo jedno do drugiego nie pasuje, czyli jest, jest pewien problem. Ja już tutaj, jeżeli jesteście zaciekawieni tematem, to zapraszam do, 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 w którymś z ostatnich filmów właśnie o tym mówiłem, wysłałem ten zapytanie, dlaczego, dlaczego tutaj ten zestawik nie pasuje do nowego Evolution. Jeśli chodzi właśnie o rozkręcanie, rozkręcanie, wykręcanie tej, tego uszczelnienia tutaj przy, w korpusie, to jeszcze żadnej odpowiedzi nie dostałem. Eee, dobra, to by było na tyle. Dzięki za oglądanie. Do zobaczenia w następnym odcinku.